Region Sieradzki coraz bardziej staje się atrakcyjny dla turystów. Zbiornik Jeziorsko odwiedza coraz więcej osób z sąsiadujących województw, ale również z całej Polski. W Ostrowie Warckim burmistrz Warty Jan Serafiński spotkał się z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem i przedstawił plany na rozbudowę portu. Podczas spotkania przekazano umowę na budowę Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej wraz z infrastrukturą. Bardzo się cieszymy. Jak widać, to powiedzenie marzenia niekiedy się spełniają, w naszym przypadku się spełnia. Też jest, takie słowa są piosenki, było Łożysko, będzie San Francisco. Właśnie to się dzieje u nas. Te zmiany spowodują, że powstanie piękny ośrodek, który z pewnością będzie przyciągał turystów, którzy chcą spędzać wakacje wolne dni nad wodą. To najważniejsze przedsięwzięcie w tym roku, wyciągarki do nart wodnych, na sezon będą gotowe. No, planowany termin oddania koniec czerwca i myślę, że jest niezagrożony, także już zapraszam na tutaj korzystanie z tego. Z tego pomysłu. O przyszłości turystycznej zbiornika Jeziorsko i kolejnych inwestycjach, w ramach których zaplanowano budowę Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko, rozmawialiśmy z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem. Zbiornik Jeziorsko staje się rozpoznawalny dla turystów nie tylko z regionu łódzkiego, tej naszej południowo-zachodniej części, ale również dla turystów i żeglarzy z całej Polski. Mieliśmy tutaj zawody motorowodne, są regaty żeglarskie. Liczymy na to, że to centrum związane z nartami wodnymi, wyciąg, ale i zaplecze restauracyjne, hotelowo-kempingowe, parkingi, to będzie dodatkowy atut, który przyciągnie tutaj turystów. Pieniądze właśnie z turystyki, z konkursu, w którym była duża rywalizacja, gdzie trzeba było dobrze przygotować wniosek i złożyć taką propozycję, która rzeczywiście siłę przyciągania miejsca podnosi, a mam nadzieję, że dzięki temu magnesowi będziemy przyciągać i przedsiębiorców, i inwestycje, i poprawiać wszystkim mieszkańcom naszego regionu ten komfort, dając możliwość wypoczywania. Ku uciesze wszystkich turystów i szukających sportowych wrażeń, zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac, już na czerwiec planowane jest uruchomienie wyciągów do nart wodnych. Pierwszy 200-metrowy wyciąg ma być oddany do użytku dla adeptów, drugi 800-metrowy przeznaczony będzie dla wszystkich miłośników jazdy na nartach wodnych. Czy miał Pan przyjemność kiedykolwiek skorzystać z nart wodnych? No nie miałem, liczę właśnie na to, że Jeziorsko to będzie... Ja mam taką propozycję, panie marszałku, czy możemy się właśnie umówić na krótką rozmowę, na wywiad i na ten pierwszy inauguracyjny start już na nowo otwartym wyciągu narciarskim, bo przecież w tym sezonie ten wyciąg już będzie oddany do użytku wszystkim tym, którzy chcą troszeczkę adrenaliny i poznać coś nowego. No myślę, że z przyjemnością się spotkamy przy tym wyciągu, zobaczymy jak funkcjonuje, jak cieszy wszystkich użytkowników i liczę na to, że to będzie właśnie kolejny sukces i spróbujemy razem posmakować może tego sportu. Narty wodne to coś innego niż sanki, na które się kogoś sadza i spycha z góry. Ja mam
Bardzo dziękuję w związku z tym za rozmowę, panie marszałku. Trzymam za słowo. No i z pewnością przygotujemy bardzo fajną relację z tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Do spotkania wobec tego latem na nartach wodnych w Ostrowie Warckim. Przy okazji otwarcia wyciągów na pierwszą jazdę na nartach wodnych nasza redakcja umówiła się z panem marszałkiem. Trzymamy za słowo i już teraz zapraszamy do Ostrowa Warckiego.